O strefie czystego transportu rozmawialiśmy już nie raz, teraz wiemy, że wejdzie ona za rok. Dlaczego dopiero za rok i co jeszcze przed nami w tym zakresie? O tym Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy proszę, dlaczego strefa czystego transportu jest odroczona w czasie pomimo obowiązującej uchwały oraz co jeszcze przed Wami, bo chyba jako Zarząd Transportu Publicznego macie trochę do zrobienia. Powody przeniesienia w czasie wejścia w życie strefy czystego transportu, można powiedzieć, są trzy. Prawdopodobnie ten najważniejszy to jest powód prawny, sądowy. Naczelny Sąd Administracyjny wciąż jeszcze nie ocenił obecnej uchwały o strefie czystego transportu. W związku z tym nie jesteśmy do końca pewni, czy zapisy te, które myśmy proponowali, a które podważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, są właściwe, czy też nie. Czy na przykład te granice strefy czystego transportu mogą być w ten sposób opisane, tak jak my to zrobiliśmy, czy też nie mogą, jak osądził sąd wojewódzki, czy też wcześniej wojewoda, skarżąc tę uchwałę. To jeden z tych powodów, oczekujemy na ten wyrok. Drugi powód jest taki, że na przykład w tej wciąż obowiązującej uchwale o strefie czystego transportu są wpisane nalepki. Te nalepki już zostały wykreślone z ustawy o elektromobilności, o paliwach alternatywnych, a my cały czas te nalepki mamy w uchwale, chociaż od początku powtarzamy, że one są nam niepotrzebne, ponieważ uprawnienie do wjazdu do strefy czystego transportu uzyskuje się poprzez rejestrację w systemie i poprzez spełnianie warunków zapisanych w uchwale, a nie poprzez oznakowanie nalepką. Więc mówiąc szczerze, nalepki są potrzebne jak rybie ręcznik, ale niestety cały czas w tej uchwale są. Trzeba pamiętać, że gdyby ta strefa czystego transportu weszła obecnie, to właśnie mieszkańcy by na przykład mogli oczekiwać wydawania tych nalepek, wpłacaliby te pieniądze nam na konto, my byśmy później nie wiadomo na jakiej podstawie musieli im te pieniądze zwracać. Co więcej, na przykład jeśli by wjechał jakiś w cudzysłowie podejrzany samochód do Krakowa, wówczas osoby, które na przykład są zwolennikami strefy czystego transportu, aktywiści na przykład ekologiczni, mogliby zgłaszać takie samochody do policji i do Straży Miejskiej, żeby oni sprawdzili, czy takie samochody spełniają te warunki, czy nie. Nie można postępować w ten sposób, że nagle udajemy, że tego prawa nie ma. No, generalnie byłby to chaos, byłyby to kłopoty. Trzeci element, również bardzo ważny, to jest taki, że chcielibyśmy, żeby ta strefa czystego transportu była współtworzona przez mieszkańców. Dlatego teraz rozpoczynamy taką dużą akcję informacyjną, edukacyjno-informacyjną. Chcemy raz jeszcze wytłumaczyć, bo przecież te działania już wcześniej trwały, ale one były w nieco mniejszej skali, ale chcemy wytłumaczyć zarówno mieszkańcom, jak i mieszkańcom w ogóle metropolii krakowskiej, co to są w ogóle strefy czystego transportu, gdzie je wprowadzono, dlaczego, jak one funkcjonują i jakie dają efekty. To są naprawdę trudne sprawy. W związku z tym chcielibyśmy duży nacisk tym razem położyć na edukację i dopiero potem, gdy wytłumaczymy dobrze mieszkańcom, na czym te strefy polegają, przygotujemy ankietę, gdzie spytamy po pierwsze, co oni już wiedzą, czy ta wiedza jest już w miarę pełna, czy tam są jeszcze jakieś elementy, które trzeba jeszcze dopowiedzieć. A po drugie, wówczas dopiero zadamy takie pytania pierwsze o to, jak oni by sobie wyobrażali tę strefę czystego transportu w Krakowie. Więc chcemy, żeby oni w większym stopniu czuli się właścicielami tej strefy i twórcami tej strefy. Przypomnę, akceptacja dla obecnych zapisów wcale nie jest mała. To jest w każdym badaniu, jakie mamy, to jest ponad połowa mieszkańców Krakowa.
ale to nie znaczy, że nie chcemy, żeby ich było jeszcze więcej. Poza tym cały czas są osoby przeciwne strefie czystego transportu, cały czas podlegamy działaniom manipulacyjnym, dezinformacyjnym i w momencie, kiedy dostarczymy rzetelną, sprawdzoną wiedzę w sprawie stref czystego transportu, jak one działają, czym one są, wówczas ten margines manipulacji, wpływu fake newsów będzie mniejszy i do tego dążymy. Obecnie strefa została przesunięta na 1 lipca 2025 roku, więc rok po tym, jak miała wejść pierwotnie, po to, żebyśmy mogli tę obecną uchwałę, nieszczęsną, nazwijmy to z nalepkami, podmienić na tę, o której mówię, która będzie efektem akcji edukacyjnej, ankiet i konsultacji. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A Was zachęcamy do śledzenia strony Zarządu Transportu Publicznego, ponieważ tam znajdziecie rzetelne i najświeższe informacje dotyczące strefy czystego transportu.